przerwa jeżdżeniu rowerem. Zabiorę Was i pokażę Wam piękny widok. Zakochany człowiek jest w tym mieście, to każdy taki widok to miód na oczy. Witam Was serdecznie w kolejnym dniu na Daily Vlogu. Tradycyjnie, jak zrobiło się ciepło, to dzień zaczynam od aktywności fizycznej, a później praca i inne zajęcia, które będziecie mogli też obejrzeć w tym odcinku. Moja trasa przyjazdów rowerem prowadzi też wzdłuż torów kolejowych, które powstały właśnie w tym miejscu w 1876 roku. Czyli poruszam się cały czas w takim klimacie historycznym. Zanim dotrę do naszego sklepu z wykrywaczami, najpierw drobne zakupy. Muszę kupić jeden owoc, a później wytłumaczę Wam dlaczego. Zakupy oczywiście robię w Biedrze. Artykuł w strefie pakowania. Grejpfrut zakupiony. Ja grejpfrut nazywam pigułką zdrowia. Zawiera tyle witamin i cennych składników, że jedzony jeden grejpfrut dziennie naprawdę usprawni nasz organizm, a nawet wyleczy z niektórych chorób. Także polecam Wam. Jedźcie ten owoc i bądźcie aktywni i cieszcie się zdrowiem i życiem. No i dotarłem już do sklepu odkrywców historii. Jest dzisiaj sporo pracy, także cały dzień się nie będzie mi nudziło, a niedługo dotrze Ewelinka. Powinna w sumie już być. Ale nie, jeszcze jej nie ma. Spójrzcie, jaki ciekawy gadżet wrzuciłem na sklep. Saperka survivalowa. Saperka jest składana, dwie części robocze przedłużają saperkę, tą część roboczą. W skład zestawu wchodzi też nożyk, można go przymontować i nim ciąć. Klucz imbusowy, a sama saperka też ma dziury do przykręcania kluczy, zobaczcie tutaj w tym miejscu. No i też ma część taką roboczą, gdzie są nacięte zęby, czyli może służyć jako piła, ewentualnie tutaj zobaczcie jako otwieracz. Jest bardzo mała po złożeniu, o, takiej wielkości jak tutaj widzicie, niewielka, firmy Craftdele, a do tego jeszcze można ją przypiąć do paska i narzucić na plecy. Mała, schludna i potrzebna na wyprawy podczas sezonu. Ja już po pracy przygotowałam obiadek, Krzysiu już przyszedł, a dzisiaj na obiad pieczone ziemniaczki i schabiczek. Już nałożyłam. Idziemy wcinać. Smakowałeś? Smakowałem, dobre. Smakuje? Dzisiaj na obiad mamy królewskie danie, schabiki z ziemniaczkami przypiekanymi. Aż Hania wstała podpatrywać. Opowiedz, Hania, naszym widzom, gdzie ty dzisiaj byłaś i... Byłam cię u lekarza, żeby pobrać trochę krwi. I jak sobie poradziłaś? Myślisz, że dobrze? A tata w nagrodę co ci kupił? Kropeczka, ale trochę było odznaczone od plasterka tu. I co tatuś ci w nagrodę kupił? No tata mi dał pieniążki, ja sobie kupiłam żeleczki malinowe. Żeleczki malinowe. Z witaminami. Także skonsumujcie z nami obiad. Pyszny obiad, ogórki
przypiekane ziemniaczki i schabiki. A tu kto siedzi? Tosia i Kory. Tosia? A tygrys gdzie jest? Tylko ogon mu wystaje. Co byś chciał? Co byś... A! Co byś chciał? Udrapałeś mnie, gnojku jeden. Tygrys też głodny. Kot nasz. Cały zwierzyniec i me. On całe życie jest głodny. Patrz, nawet tatusiowi nie dadzą zjeść obiadku. A to lubią cię. Odzwonimy po obiedzie. Ten obiad to jest ten czas dla nas, gdzie zawsze pilnujemy, żeby zawsze nie rozmawiać przy telefonie, tylko jakby skupić się na rozmowie między osobami, które akurat jedzą posiłek. Co chciałaś powiedzieć? Tata zawsze w czasie posiłku ktoś do taty dzwoni. No widzisz, zawsze mają wyczucie czasu, nie? Bo oni mają co do roboty. Tata, ty jest na... Tak, to jest. Smacznego. Smacznego. Zostańcie z nami, bo wyjeżdżamy w teren. Pokażemy wam, gdzie jedziemy. Właśnie dotarły do nas dzisiaj koszuleczki, które otrzymaliśmy w prezencie od sklepu Poszukiwacz EU. Jest on producentem płynów konserwo do czyszczenia. Każdy, kto będzie uczestniczył w naszym zlocie, który odbędzie się w Lidzbarku, otrzyma oto taki płyn. Wbicie do sklepu naszego partnera Poszukiwacz EU, oprócz płynów do czyszczenia monet konserwo, znajdziecie tam inne środki, które pomogą wam oczyścić wasze znajdki. I pamiętajcie, bądźcie w dniach 19-21 maja w Lidzbarku, a otrzymacie między innymi też taki płyn. Serdecznie zapraszamy. A wężowników tu nie ma? Tylko trzcina szeleści. Co złowiłeś? Jeszcze nic. Dzisiaj zamiast poszukiwań popołudniowych wygrała pasja wędkowania. Trochę też Hanie wzięliśmy na plażę i na plac zabaw. A przy okazji, będąc nad jeziorem, trzeba trochę pospinningować, bo poszła fama, że szczupaki biorą. A czy tak będzie, to się okaże. Hania mnie woła, idę zerknąć, co ona tam... Z tymi szczupakami, to jak z poszukiwaniami. Wszędzie coś wychodzi, albo bierze tam, gdzie nas nie ma. Tak jest. Idę! Idę teraz zobaczyć do Hani, co tam porabia. Niech się trochę pohasa. Właśnie odczytywałam wyniki. I CRP ma lekko podwyższone. Nie za dużo. Widocznie jakiś wirus się przypałętał do niej. Na razie będziemy doraźnie leczyć Hanulkę syropkami. Antybiotyków stop, już dosyć. Już nie chcę. Ale na spacerek zawsze trzeba wyjść. Prawda, Haniu? A co ty tutaj robisz? Bawię się. A w co ty się bawisz? Tej lalki Enchanty Mouse. Ona się zmieściła okularki od tego jeżyka dla Chase'a. Dla Chase'a? Nie jest ci chłodno? Troszkę. Tam też mam rybki. A co ty za zabaweczki wziąłeś ze sobą? Kaczuszkę. Taką lamę, która jest motylkiem. Mhm. I takiego z Enchanty Mouse. I takiego zajączka, którego Lena mi wsadziła do torby i zapomniała o nim. I o długopisie też. Jak myślisz, złowi tata coś dzisiaj, czy nie? Kiedyś tutaj znalazłam monetę. A, znalazłaś. O gdzieś... tam gdzieś dalej. Na oko, czy wykrywaczem? Wykrywaczem. Wykrywaczem. Dumna jesteś z siebie? No. Pies cię zaczepia? Nie bój się. Mam zobaczyć ładny kundelek. A to nasz pomnik triatlonistów. W jakimś tam, w którymś z naszych filmików był już pokazywany, ale pokażę jeszcze raz. Tak oto prezentuje się w całości. Triatlonista w 30. rocznicę zawodów triatlonowych w Suszu.